Jestem Bernadette z Migration Matters. Czy większość migrantów migruje za pracą? Wraz z badaczką Nasim Majidi sprawdzimy, jakie są przyczyny migracji. Doktor Nasim Majidi, Samuel Hall. Jestem współzałożycielką Samuel Hall i badaczką na Wydziale Nauk Politycznych. Nasim prowadziła badania w Afganistanie, Erytrei, Somalii. Wie, dlaczego ludzie ryzykują życiem, aby przybyć do Europy. Dlaczego ludzie migrują? Z udziałem Nasim Majidi. Obsesyjnie chcemy poznać przyczyny i źródła migracji. Przyczyny są znane. Konflikty, niestabilność polityczna, niepewna sytuacja ekonomiczna. Często łączą się. Migranci nie przybywaliby do Europy jedynie z powodu konfliktów albo w poszukiwaniu lepszej pracy. Afgańczycy uchodzą do Iranu lub Pakistanu. Z Iranu udają się do Europy jako migranci z nieuregulowanym statusem, ponieważ tracą status uchodźcy. W Iranie mieli wprawdzie dostęp do edukacji i służby zdrowia, ale nie mieli prawa do pracy. Ich przyszłość była zagrożona, bez szansy na integrację. Skoro nie mogą wrócić z powodu konfliktu, ich jedyną opcją jest wyjazd. To pokazuje, że migranci nie należą tylko do jednej kategorii. Afgańczycy, Syryjczycy, Erytrejczycy byli uchodźcami w pierwszym kraju schronienia, ale opuścili go, bo nie otrzymali tam należnych im praw. Pamiętajmy, że prawo do zatrudnienia, pracy zarobkowej, powinno być prawem uchodźców w krajach udzielających im schronienia. Często nie jest. Większość uchodźców nie trafia bezpośrednio do Europy. Otrzymali status uchodźcy w kraju, gdzie przebywali wcześniej, w swoim regionie. Statystyki pokazują, że większość migracji odbywa się na linii południe-południe. Migranci pozostają więc częściej w krajach nierozwiniętych. Afgańczyk, który potrzebuje pracy, uda się do Iranu. Zatrudni się na budowie i będzie wysyłać pieniądze do domu. Do Europy nie przyjedzie tylko za pracą. To będzie oczywiście nielegalne zatrudnienie. Afgańczyk pracujący na budowie w Iranie nie dostanie pozwolenia na pracę. Jedyną możliwością dla kogoś, kto szuka stałego zatrudnienia i chce wyżywić rodzinę, jest udanie się do kraju, gdzie prawa uchodźców są respektowane i dostanie legalną pracę. Czy pomoc społeczna jest ważnym powodem, dla którego ludzie przyjeżdżają do Europy? To powtarzający się argument w dyskusji. W rzeczywistości jednak migranci nie mają pojęcia o opiece społecznej. Badania pokazały, że nie przyczynia się ona do podjęcia decyzji o migracji. Ludzie nie wiedzą, czym jest pomoc społeczna. W krajach ogarniętych wieloletnią wojną ona nie istnieje, dlatego jej nie oczekują. Chcą przyjechać do Europy i stać się jej częścią, osiągnąć coś. Kiedy myślimy o możliwościach pracy i utrzymania się migrantów, rzadko przychodzi nam do głowy bardziej fundamentalny czynnik. Otóż Europa stała się dla nich ostoją praw człowieka. Ta obietnica jest prawdziwym powodem ich przyjazdu. Dlatego wybierają właśnie Europę, a nie inne miejsca. Dla większości migrantów, których spotkałam, Europa oznacza poszanowanie praw. Rządy używają retoryki związanej z prawami człowieka, interweniując na przykład w Iranie. Migranci wierzą, że te interwencje powodowane są chęcią obrony lub zwiększenia praw człowieka. Ludzie dają wiarę politycznej retoryce, dlatego tutaj przyjeżdżają. Nie z powodu pracy, ale praw człowieka, jakie im przysługują i o których słyszeli. Afgańczycy wierzą, że otrzymają w Europie pomoc,
tak jak otrzymali ją w swoim kraju od Brytyjczyków, Francuzów, Amerykanów. Uważają więc, że uzyskają też pomoc jadąc do tych krajów. Dla Europejczyków brzmi to naiwnie, ale tak właśnie oczekują migranci po przyjeździe. Wyobraźcie sobie, co czują, kiedy zamiast gorącego powitania dostają zimny prysznic. Coraz częściej spotykają się też z negatywną reakcją na ich pobyt. Między grupami uchodźców, jak w Grecji, między Afgańczykami i Syryjczykami, rodzą się konflikty, ponieważ jednych uznaje się za tych, którzy zasługują na status uchodźcy, innych nie. Również decyzje osobiste migrantów wpływają na wybór kraju docelowego. Nasima mówiła o mężczyźnie, który przyjechał do Niemiec, bo był tu wcześniej jego kuzyn. Jedziesz do Wielkiej Brytanii, bo twoi sąsiedzi dotarli tam bezpiecznie. Liczą się więc przekazy ustne, a nie kalkulacje korzyści z wyboru lepszej opieki społecznej. Nie wszyscy Afgańczycy, Somalijczycy, Erytrejczycy chcą przyjechać do Europy. Ci, którzy nie będą mieli wyboru, których życie lub przyszłość będą zagrożone, decydują się na wyjazd, inni nie. Nie powinniśmy kategoryzować ludzi, dzielić na tych, którzy mają prawo do migrowania lub go nie mają, są uchodźcami lub migrantami ekonomicznymi. Często powody migracji są mieszane i powiązane ze sobą. Prawo do przemieszczania się jest jednym z praw człowieka. Możesz opuścić swój kraj, co zapewnia Deklaracja Praw Człowieka. Jednocześnie nie gwarantuje ona przyznania praw w kraju docelowym. Nie ma ścisłych zasad. Ludzie muszą kwestionować istniejące praktyki. Dobrze, że uchodźcy odwołują się do praw człowieka i wpływają na rozwój społeczeństwa, bo migracje są stale zachodzącym procesem. Zobacz kolejne części serii, subskrybując nasz kanał. Oglądaj filmy i udostępniaj innym, których ten temat może zainteresować. Dowiedz się więcej o migracjach z naszych darmowych materiałów.